jadą na deszczu! Wilki jakieś! Wiesz, czasami tak sobie siedzę i siedzę. Myślisz i myślisz. I jedno sobie zadaję pytanie. Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? No ona chyba miała dosyć tych ciągłych ubliżeń. Jakich ubliżeń? Kto jej ubliżał? Ty się jej ubliżał! Czemu się jej ubliżał? Nie ja, mistrzu. A kto? Ty. Ja! Tak, codziennie, od 7 miesięcy. Wykluczone. Po co miałbym obrażać modelkę mojego najlepszego dzieła? Mistrzu, powiedziałeś jej wczoraj, a ty jesteś brzydka, wali ci z japy, tam są drzwi. Bo jest brzydka, wali jej z japy, a tam są drzwi, to są fakty, a nie obelga. No tak, no i ona wyjechała do Rzymu zostać aktorką lub prostytutką, w zależności jakiej się kariera potoczy. Potoczy to się do Rzymu ona i jej tłuste dupsko. Dobra, puch, ty może, wiesz, masz wygląd taki raczej nie za ładny, ale to kurierstwo potrzebuje twoich ujemności dyplomatycznych i doradczych, bo ja jestem zbyt pijana władzą. Ale zielony. Straszny. No. Zielono. Jak szlak. W rzeczy samej. Wegetacja roślinna w tym roku wybuchła nad wyraz bujnie. No to... To? Co to jest? No to co, las? Możesz mi powiedzieć, po chuj mi las? Jak to po chuj? W scenopisie pisze, że las jest napisany. W scenopisie? Znajdź mi to w scenopisie. Zobaczcie, jak jedny! Proszę, kiedy wjechali na wyniosłość drogi, oczom ich ukazał się las. Przewróć stronę. O kurwa. Czytaj. Oczom ich ukazał się las. Krzyży. Papier zwycięża kamień. Na pewno? Tak. No dobra. Ty chyba nie jesteś w najlepszej formie, co? Coś jeszcze, R. Mam sporo wolnego czasu, odkąd zostałem zawieszony i może trudno ci w to uwierzyć, ale nie mam ochoty spędzać go w tym pokoju. Mam dla ciebie nową misję. Możesz powtórzyć? Słyszałeś. Odwieszam cię. Wiesz, że nie umiem czytać. Wiem. To jest kolorowanka. Bardzo ją lubisz, więc... Dziękuję. Pokoloruję w domu, sam rozumiesz, tutaj nie ma kredek. Kredek. Jest. Na balu królowej będę mieć założone miała łachmany, bo jestem biedna, jak wszyscy w tym kraju. O, ja również będę miała założone łachmany. Niech żyje zbrodniczy reżim. Niech żyje zbrodniczy reżim. Niech żyje. Niech żyje zbrodniczy reżim. Załóż coś innego, łachmany to mój styl. Kto pan jest, to wiadomo, nie? No bo pan tego nie ukrywasz. Nie? No tak, no. Oczywiście. No i ja też wiem, kto pan jest, bo pan tego nie ukrywa. A to znaczy, że co? No i pan jesteś nierób, pijak i pasożyt. A pan jesteś menda, świnia i złodziej. No. No i niby jak teraz staniesz, co? Choćby tak. Posłuchaj, nie ma sensu walczyć. Załóżmy spółkę i dokończmy budowę razem. Lew nie sprzymierza się z kojotem. Co? No, lew, tak? Nie sprzymierza się z kojotem, no. Nie, bo ja usłyszałem letnie kołnierze z polotem. Ale nie leżało mi w kontekście. Nie, rzeczywiście. Thank you.
Asteriksie. Xie. Ximiem. I Xie. Ximiem? Chęć jak sterizmie. Ximiem. Xie. Ximiem. Moglibyśmy tak cały dzień bujać w obłokach, ale czasami trzeba zejść na ziemię. Ale żeby to zrobić, trzeba najpierw tę ziemię namalować. Wymieszajmy więc w takim razie trochę fekalnego brązu i depresyjnej czerni, by w pełni oddać sens istnienia na tej brudnej planecie. I poziomymi ruchami zaczynamy rozprowadzać naszą ziemię. Ziemię, po której stąpać będą nasi bliscy, na której bawić się będą nasze dzieci. Szczęśliwa, kochająca się rodzina małych, robaczywych jabłek. Witam Państwa na zabawie, pozwólcie, że się przedstawię. Jestem Waldek, a wołają na mnie cyc. Lubię piłkę i browary i zupełnie jak mój stary. W życiu swoim to nie robię, kurde, nic. Chcielibyście żyć w górach? Ja zawsze chciałem. Dlatego teraz weźmy trochę smutno-życiowego szarego i namalujmy piękne, wysokie góry. Czy to Alpy, czy Tatry, czy Tarnowskie Góry, a, to już wszystko jedno. Wasza decyzja, wasz obrazek. Smutny, szary widok przypominający wam o tym, jak mocno kiedyś kochaliście swoje marzenia. Może być niewyraźnie. I tak w pewnym momencie przestaniecie patrzeć w górę. Każdy mężczyzna powinien w życiu zrobić trzy rzeczy. Zasadzić drzewo, zbudować dom i spłodzić syna. A czasami się nie udaje i rodzą się dwie wspaniałe córeczki, które kocha się nad życie. Jeśli jesteście gotowi, użyjcie znowu czerni i brązu, posadzimy sobie małe drzewko. O. Moje drzewko będzie tutaj. Czy to będzie brzuska, czy dąb, a może jabłonka? No, ja posadziłem jabłonkę. Będzie akurat pasować do zgniłych jabłek. Spójrzcie, jak przez te 10 lat wspaniale wyrosła. Przyjechałem do Warszawy, bo mam tutaj ważne sprawy. Tutaj piję, tutaj żyję, tutaj gonię kasę kijem. Czego ty oczekujesz od tej sytuacji? Buzi. Buzi? A mnie dzisiaj strasznie boli głowa. Naprawdę? Naprawdę? Co tu się wyrabia? Nic! Nic, 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 nic. Wszystko w porządku. Chodźmy. Mamy iść szukać malin? W lesie? Która więcej malin przyniesie? Te na żonę mój pan wybierze. Zbierajmy maliny, niech płaczą jeże. Wspaniała myśl, mój ty piękny książę. Mamy łazić po lesie i zbierać malinę. Jak piękne, jak bystre te wiejskie dziewczyny. O dobry losie, o brodo z sandała. Sprawy piękniejsza więcej zebrała. Czy wy coś braliście? Bywajcie tedy. Marzenie się ziści. Wieczorem sprytniejsza mą żoną się ziści. Co to chuja? Ja myślę, że to jest jakiś psychopata. Oj, ty w ogóle nie wierzysz w cuda. Otwórz się na chwilę, żyj tu i teraz, a nie tam i potem. Alina, on jest ewidentnie naćpany, czy ty tego nie widzisz? Przestań to rwać i nie posłuchaj, bo mnie zaraz szlak trafi. Jesteś po prostu zazdrosna, bo to ja będę królową, a nie ty. Myślisz, że coś wiesz o moim życiu? Nic o nim nie wiesz! Chce się mi wszystko odebrać! Ale kto? Do kogo ty teraz mówisz? Widzisz tu kogoś oprócz nas? I co? Jesteś teraz szczęśliwa, odbierając mi wszystko? O to ci chodziło? Nie, przepraszam cię, Alina. W tej chwili to ja zaczynam się ciebie bać. Ja sobie na chwileczkę odejdę, a ty mnie zawołaj, jak się uspokoisz. To też chcesz mi odebrać, tak? Też? I to też? A może w ogóle chcesz mnie tygnąć? Alina, kurwa, co ty robisz? Jezu!